Mogliśmy dziś usłyszeć słowa proroka Izajasza z 41 rozdziału. Słowa, które miały mówić o tej ojczyźnie, do której wracali Izraelici z wygnania. Słowa, które są pełne obietnicy, bardzo przemawiające do wyobraźni, bardzo konkretne. Każe wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośród nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię w wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysy, wiązy i bukszpan obok siebie. Ażeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli wszyscy, że ręka Pańska to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Powracający do ziemi obiecanej z wygnania wcale nie mieli tak bardzo idealnej sytuacji, jak jest tu opisany przez proroka. Na części ziemi ojczystej nie mogli w ogóle się osadzić, ponieważ pozostali tam ci Izraelici, którzy połączyli się w małżeństwa z nieżydami i w ten sposób, owszem, zostali na tym miejscu, ale już nie mogli należeć do narodu wybranego. Siedzieli na miejscu tych pokoleń, które po prostu zostały wyprowadzone, uprowadzone, a teraz jako wierni wobec Boga nie mieli swojej ziemi. Ta ziemia wcale nie była tak wspaniała, jak opisuje prorok. Wspomniałem już o tym, że w czasach rzymskich tereny Syro-Palestyny uchodziły za najbardziej biedne, bardzo biedne. A jednak w czasach Jezusa, także i na podstawie tych tekstów, wielu Żydów było przekonanych, że Mesjasz, kiedy przyjdzie, to sprowadzi dobrobyt, wyzwolenie spod jarzma rzymskiego, że w sposób spektakularny objawi, że oto Królestwo Boga nadeszło. Ten sam tekst był czytany przez nowych osadników w Nowej Ziemi, w Ameryce, że jeżeli będą dobrze pracować, uczciwie pracować, będą wspierać ubogich, to Bóg będzie im błogosławił i ich preria będzie się zamieniała rzeczywiście w żyzne pola. Jezus stanął wobec bardzo poważnej pokusy na pustyni. Wiemy, że te trzy pokusy, zamień kamień w chleb, rzuć się w dół, aniołowie powstrzymają cię od zranienia. To wszystko to są, że tak powiem, projekcje tego, jak Żydzi owego czasu oczekiwali tego dobrobytu, tego wyzwolenia ziemskiego i tego, co można byłoby nazwać spektakularnym, takim powodzeniem w głoszeniu Królestwa Bożego. Zobaczmy, że kiedy diabeł podaje mu kamień, to kusi go. Jeżeli jesteś Synem Bożym, sprawa, by ten kamień stał się chlebem. Jezus mógłby, ale nie czyni tego. Mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Podobnie obala inne pokusy. Mimo, że pokusa w tych innych przypadkach odwołuje się do Słowa Bożego. Dlatego potrzeba, aby to z pomocą Ducha Świętego rozeznawać, czy jakiekolwiek są znaki. Jak je przyjąć, jak rozumieć. Także jak rozumieć proroctwo w odniesieniu do czasów, w którym żyjemy i do mojej sytuacji, w której mi przyszło rozeznawać to Słowo, w moim osobistym życiu. Módlmy się bardzo taką otwartość na działanie Ducha Świętego, taką przejrzystość w tym Słowie Bożym i o uczciwość w tym rozeznawaniu. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki.